chciałbym wam powiedzieć z tego miejsca, czy wierzycie to, czy nie, to marzenia się spełniają. Ale spełniają się tylko wtedy, kiedy zaczynasz je realizować. Kiedy zaczynasz iść w tym kierunku. Kiedy zaczynasz dawać z siebie więcej niż ci, którzy dookoła myślą tylko o tym, że marzenia są, ale po co mam je realizować, po co dawać z siebie siłę, po co dawać z siebie energię, po co angażować się, po co mam wstawać tutaj, iść po tego pendrive'a, po co mam dźwigać rękę. Właśnie o to chodzi, że największym sukcesem, największe sukcesy ludzie, którzy odnoszą, to odnoszą ambitni. To są ludzie, którzy dają z siebie więcej niż otrzymują w danym momencie, kiedy wydają tą pracę na to. Kiedy czytają, kiedy realizują siebie, kiedy zaczynają nowe myśli wprowadzać, kiedy zaczynają nową wiedzę, dają z siebie więcej niż to jest dla nich warte na dany moment. Ale odbija się to później. I dzisiaj będę chciał wam przekazać takich 5 strategii, 5 punktów. Jak zapamiętacie te punkty i wprowadzicie je w życie, oczywiście stopniowo, nie musimy je wprowadzać dzisiaj te wszystkie, ale stopniowo, mając to na uwadze, to są punkty, które ten człowiek doszedł do tego, że przeszkolił 4 miliony ludzi na całym świecie. Jest absolutnym dla mnie rekordzistą, jeżeli chodzi o szkolenia. Dla porównania, Brian Tracy przeszkolił około 1 milion ludzi w tym samym czasie. On przeszkolił 4 miliony ludzi. Każdy jego event to jest od 5 do 10 tysięcy ludzi. Jest wypełniony, wyprzedany zawsze przed. Ale dlatego, że jak spisywał sobie swoje cele, to bardzo ambitnie do tego podchodził. Podchodził do tego, że ja muszę to zrealizować. Że ja muszę to zrobić. I dzielił się niesamowitymi informacjami, właśnie czy w Londynie, gdzie byłem już kilka razy, a za 2 tygodnie znowu lecę do Londynu, bo jeszcze nie mam dość, dalej jestem głodny. Później w październiku lecę do Kalifornii, a w grudniu na Florydę. Dalej drepczę mu po piętach. Dalej szukam możliwości poznania jeszcze większej wiedzy, jeszcze większej możliwości, dlatego że jedyną cechę, którą musiałem wypracować sobie, to jest ambicja. I ambicja jest czymś, co wygrywasz na każdym kroku. Wygrywasz z większą ilością ludzi naraz, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Właśnie ambicja. I te 5 kroków, które tutaj wam pokażę, to właśnie po to, żeby się stać bardziej ambitną osobą. Po to, żeby się stać osobą, która kreuje, bo jesteś kowalem własnego losu. To jest takie powiedzenie, które na pewno słyszeliśmy już od dziadków, od babci, od rodziców. Słyszeliśmy to od wielu ludzi. Ale nie do końca dociera to do nas czasami. Czasami informacja, którą słyszymy od kogoś, to ją słyszymy, ale nie przerabiamy. Nie dociera do nas do końca, więc chciałbym, żeby te 5 punktów, te 5 kroków, które tutaj wam przekażę, jak najlepiej do was trafiło. W pewnym królestwie żył sobie człowiek, który rządził nim przez około 60 lat. I jak patrzył w lusterko, nie wiem, czy ktoś z was ma takie doświadczenie już, że patrzył w lusterko i zauważył pierwsze siwe włosy na swojej skroni. Ja już to zauważyłem wiele lat temu. I zauważył pierwsze siwe i pomyślał sobie, skoro już tyle mam lat, bo wydaje mi się, że już tych lat mam trochę, to chciałbym tą wiedzę, którą zdobyłem przez te 60 lat rządzenia królestwem, chciałbym przekazać im ludziom. I zebrał swoje sługi i powiedział im, żeby spisali tą całą wiedzę. Więc spędzał z nimi bardzo dużo czasu, żeby oni tą całą wiedzę spisali. No i oczywiście ci słudzy spisywali. I później w ostateczności powstało takich 12 obszernych ksiąg. 12 obszernych ksiąg. Więc przyszli z tymi, wzięli te księgi, przyszli do króla i król mówi nie. To nie może być tak, bo nie wszyscy przeczytają 12 obszernych ksiąg. Wyobraźcie sobie, że teraz wam daję takich 12 książek i przeczytaj to. Mało tego. I namów jeszcze kogoś ze swojego otoczenia, żeby przeczytał. Tak? Dobry musiałby być cud, żeby tak się stało. Więc 12 obszernych ksiąg powiedział, że to musi być skrócone, trzeba to skrócić, musimy to skrócić. Więc ci słudzy skracali i skrócili to do jednej księgi. Przyszli z tą jedną księgą do niego i mówi, to jest dalej za dużo, bo nie wszyscy przeczytają. A ja chciałbym, żeby ta wiedza do wszystkich trafiła. No więc słudzy dalej skracali i skrócili w ostateczności do jednego zdania. I cała ta wiedza tego króla przez rządzenie tyle lat zawierała się w jednym zdaniu. W życiu nie ma nic za darmo. To była cała wiedza tego królestwa. Zawsze musimy coś dać, żeby otrzymać.
Zawsze musimy coś dać z siebie, musimy poświęcić czas. Musimy nawet czas poświęcić, musimy poświęcić zaangażowanie, musimy poświęcić coś, co później staje się efektem naszej pracy, później staje się tym, co zbieramy owoce, tym, że stajemy się lepsi, mądrzejsi, bogatsi, bardziej mentalnie poukładani. Dlaczego działamy schematycznie? Dlaczego każdy z was, kto wszedł do tej sali, albo większość, zajęła miejsce siedzące? Dlaczego zajęliście miejsce siedzące? Dlaczego nie przyszła część osób i tak jak na przykład dzieciaki, 7-letnie, 8-letnie, zaczęło się bawić tutaj na przykład czymś? Albo stojąc sobie tutaj i rozmawiały. Albo nie wiem, tutaj nie usiadły. Dlaczego każdy z was usiadł na krześle? Dlaczego nie usiedliśmy w innym miejscu? Dlatego, że działamy schematycznie i nawykowo. Bo przyszliśmy tutaj, zobaczyliśmy, aha, to trzeba tutaj przyjść i usiąść. Więc to jest pewna wiedza, którą posiadamy i też nawyk. Małe dziecko by nie wiedziało, że od razu ma usiąść tutaj. Ale my już mamy zbudowany nawyk i wiemy, że przychodzę, jest sala szkoleniowa, przychodzę i siadam. My ludzie czasami zachowujemy się w taki sposób, że też schematycznie wykonujemy jedną czynność przez całe życie, bo wydaje nam się, że to możemy robić. Wydaje nam się, że do tego jesteśmy stworzeni i do tego się tylko nadajemy. Jak ustalam sobie jakiś poziom tego, co mogę się nauczyć, to też ustalam sobie, że to tyle. Ale tak naprawdę my jesteśmy wyposażeni jeszcze w coś więcej niż pszczoły. Jesteśmy wyposażeni w tak zwany intelekt, który możemy rozumieć i uczyć się. Możemy modelować innych ludzi. Pokażę wam, to jest chyba trzeci czy czwarty punkt modelowania, o którym mówiłem. Możemy modelować, czyli możemy obserwować ludzi, nie kopiować. Obserwować, wyciągać wnioski z tych mądrych na przykład i przenosić na siebie. Wyciągać wnioski, które możemy zastosować. Taka pszczoła, która sobie lata, ona nie modeluje. Ona nie patrzy na przykład, a teraz pieprzę, nie będę nosić miodu, teraz wodę. Tak? Albo później, nie, teraz nie będę w ogóle latać, będę opiekować się małymi pszczołami. Nie, one są stworzone i robią to, natomiast my możemy się tego uczyć. I chciałbym, żeby wszyscy właśnie wyciągnęli jak najwięcej z tego, że możemy się nowych rzeczy nauczyć. Że jeżeli teraz sobie myślisz, że stanie tutaj i mówienie do ludzi jest totalnie poza twoją strefą komfortu, czyli totalnie jest poza tym, że możesz to zrobić, to ja się z tym nie zgodzę. Jakbyś przeczytała tę książkę, to by się pojawił głos, a może rzeczywiście ja mogę tak jak ten, co pisze tutaj? A może rzeczywiście ja mogę to? Ale nie, bo głos wewnętrzny ci powie tutaj, nie, to co ty wiesz, uderzy cię jeszcze w tył głowy, przestań. Udowodnię ci, że... I on ci powie jeszcze tak, udowodnię ci, że tego nie dasz rady zrobić. A udowodnię ci w ten sposób, że pierwszy raz, jak się spotkasz z takim wyzwaniem, to ci nie wyjdzie. Zobaczysz, że ci nie wyjdzie, więc ty idziesz z nastawieniem, że ci po prostu nie wyjdzie, spotykasz się, bo tylko, wiecie, albo szczęściem wychodzi pierwszy raz, jak robię coś nowego, albo po prostu mam jakiś ewenement, który akurat mi się udał. Ale większość to są rzeczy, które nam się nie udają i szlifujemy do tego momentu, aż nauczymy się tego robić perfekcyjnie. Będzie tutaj dużo emocji, będziemy dużo emocji wprowadzać. Nie wiem, jeżeli ktoś był już kiedyś na jakimś spotkaniu, to wie, że to są emocje, więc z emocjami wyjdziemy, ale też z jakąś pewną wiedzą, bo wiedza jest też ważna. Albo nie, tutaj. Tutaj. Wybiorę taką osobę, która wydaje mi się, że najbardziej chce pójść. Najbardziej chce się znaleźć. Albo z przodu, z pierwszego rzędu. Jaki to jest stan emocjonalny? Stres. Stres? Tak? Co jeszcze? Lęk. Lęk? Tak? A teraz jest jaki stan? Ściemniał. Tak? Teraz jest stan emocjonalny. Ściemniał. I w każdym stanie emocjonalnym podejmujemy odpowiednie decyzje. Głupie decyzje podejmujemy w stanie emocjonalnym, który jest dla nas niewygodny. Na przykład w wielkiej euforii, to też nie jest dobry stan, na przykład idziemy na zakupy do galerii w takiej euforii, to wtedy jest cokolwiek ci dadzą ludzie, to wcisną ci. No to kup sobie to. Albo przeważnie jak osoby chodzą do galerii poprawić sobie humor. Idą zmienić stan emocjonalny, czyli na prawdopodobieństwo sprzedaży
przez sprzedawcę, który w tym momencie obsługuje, to prawdopodobnie dostanie premię. Bo twój stan emocjonalny jest dlatego, że tym to zmienisz, więc to mi poprawi humor. Aj, fajnie, i przynoszę na przykład i do szafy, ale humor jest. Stan emocjonalny jest zmieniony. I wiele czynników wpływa na to, że zmieniamy sobie takie stany emocjonalne. Ktoś nas zdenerwuje, wtedy na przykład sobie idziemy zjeść coś słodkiego. Na przykład zjem sobie coś słodkiego, to poprawię sobie nastrój. Czyli zmieniam sobie stan emocjonalny. Albo wybiorę taką osobę. Zmienił się stan dalej, tak? I on cały czas myślami, tym co słuchamy, możemy ten stan zmieniać. Możemy zmieniać na taki stan, który jest nam potrzebny. I teraz zastanów się, jaki stan ci jest potrzebny do tego, żeby realizować to, co chcesz zrealizować? Jaki stan? Taki? Jak wstajesz na przykład, to no dobra, zrobię to. Tylko co mam zrobić? Tak? Jaki stan jest ci potrzebny? Stan zaangażowania. Miałeś kiedyś taki stan zaangażowania? Tak? To na przykład jest stan, kiedy idziesz pierwszy raz do szkoły. Pierwszy dzień w szkole. Ja pamiętam wtedy, nie wiem, czy też doświadczaliście tego, ale nie był mi potrzebny budzik wtedy. Obudziłem się 2 godziny wcześniej, już gotowy. Pamiętam, już sobie tam chodziłem po kuchni, tak, już zjadłem sobie śniadanie i 45 minut jeszcze do wyjścia, wiesz, już dopiero tam mama się zbierała, jak miała mnie odprowadzić do szkoły i tak dalej, dopiero się ubierała, a ja już gotowy, prawda, wyspany całkowicie, wyspany, gotowy, już się nie mogę doczekać, już prawie z tornistrem w ręce, tak, i 45 minut czekania, aż wyjdziemy. Natomiast później byłem w szkole 5 po 8, 10 po, no bo za późno wyszedłem tam, za późno wstałem. Nie był to taki stan emocjonalny. I to jest coś takiego, że możemy sobie przywołać takie stany emocjonalne, możemy się nauczyć ich wywoływać w każdym momencie. Możemy ich nauczyć się wywoływać, że wtedy, kiedy jest nam stan taki potrzebny, to robimy. Na przykład stan, kiedy mam załatwić coś, mam pójść do klienta, mam się spotkać, mam poznać nową osobę. To też jest, jeżeli będziesz... Zobacz, przypomnij sobie teraz stan. Wybiorę jakąś osobę. Przypomnij sobie ten stan. I teraz wyobraź sobie, że idziesz tak do klienta. I jemu się wydaje, że zaraz cię weźmie na środek, tak? No chodź. Nie, żartuję, żartuję. Zmienił się stan? Nie. No chodź. To trafiłem. I teraz jak jesteś w takim stanie emocjonalnym, to nie zareagujesz dobrze. Nie zareagujesz, nie wyciągniesz dobrych wniosków. Nie przekonasz go maksymalnie. Ale ten stan możemy zmieniać też innymi siłami. Na przykład kierunkiem skupienia. Na przykład dialogiem wewnętrznym. Obojętnie w którym momencie zadziałasz, obojętnie na co zwrócisz na początku uwagę, to ten twój stan się zmieni. Ok? Wstańmy. A, wiedziałem. Że tak. Dobra, usiądźmy. Słuchajcie, bo wiecie, jest coś takiego, że jak wstajemy, to nam się zmienia też stan. I zobaczcie, jak wstaję w ten sposób, mam wstać, nie? Dobra, czyli jest polecenie wstań. Więc teraz używasz na początku mięśni rąk. Wiesz, musisz się odepchnąć rękoma i wtedy jak już ci brakuje, wiecie, brakuje ci tutaj tych rąk dalej, to wtedy dopiero używasz nóg. Nie? Czasami to jest tak, że się troszeczkę odepchniesz, nie? A! I jeszcze się nie wyprostujesz do końca. No dobra, wstałem. I zobaczcie, jaka to jest różnica, a kiedy wstaniesz na przykład bardzo szybko, kiedy wstaniesz siedząc na krześle, zareagujesz w ten sposób. I zobacz, co się zmieni, jak się zmieni twoje nastawienie. Ok? Wstańmy. Nie, nie, to było za wolno. Usiądźmy. Na 3-4. 3-4. Tak, i każdy się uśmiecha, jest fajnie i w ogóle odwróć się do znajomego obok i powiedz, wiesz co, teraz jestem w dobrym stanie emocjonalnym.